Zadanie. W układzie współrzędnych dany jest punkt A, minus 4, 7, a środek odcinka AB to punkt S o współrzędnych minus 1, 1. Uzupełnij poniższe zdania. Współrzędne punktu B to, za chwilę wyliczymy, długość odcinka AB wynosi, to też za chwilę podamy. W początku zaznaczmy współrzędne punktu A. Minus 4 kratki w lewo i 7 kratek w górę mamy punkcik A. Mamy też środek odcinka AB. Jedna kratka w lewo, jedna w górę, mamy punkcik S. Połączmy początek naszego odcinka z jego środkiem, ale zobaczmy, to jest środek odcinka. I już możemy ten odcinek, w zasadzie połowę tego odcinka, przedłużyć na drugą stronę, na prawą stronę i otrzymamy gdzieś tutaj koniec naszego odcinka. Ale żeby dokładnie to wyznaczyć, możemy narysować takie schodki, czyli poruszamy się wzdłuż kratek. Trzy kratki w prawo i sześć kratek w dół. Tutaj liczysz kratki i teraz ten manewr jeszcze raz powtarzamy. Trzy kratki w prawo i sześć kratek w dół. I w tym momencie nasz czerwony odcinek, ten czerwony schodek, znalazł się w punkcie B. I to jest koniec naszego odcinka. Możemy odczytać jego współrzędne 2 minus 5. No i możemy dać odpowiedź. Ale zróbmy to jeszcze metodą ze wzoru, tak? To jest druga metoda, ponieważ niekiedy ta metoda jest skuteczniejsza, zwłaszcza przy trudnych współrzędnych, czyli takich z ułamkami albo z pierwiastkami. Zauważmy, że mamy te współrzędne. Pierwsza współrzędna S-a, tak? To jest minus 1, a druga odczytujemy to 1. To jest w treści w zadaniu. Tutaj nad współrzędnymi punktu A możemy napisać x1, y1, a tutaj x2, y2. To chwilowo dla nas będzie nieznane, mimo że odpowiedź już widzimy. I wstawiamy do wzoru. x1 to minus 4, dodać x2 jest nieznane i dzielimy wszystko na 2. To jest pierwsza współrzędna naszego punktu i ona jest dana, to jest minus 1. To samo czynimy z drugą współrzędną. y1 to jest 7, więc napiszmy 7, dodać y2 jest nieznany i dzielimy wszystko na 2. I to jest współrzędna środka, tylko że ona jest dana, to jest 1. No i takie dwie równoległe równości rozwiązujemy. Pierwsze równanie pomnożymy razy 2, żeby tutaj mianownik zlikwidować, czyli mamy minus 4 dodać x2 równa się minus 2. x2 przepiszę, czwórka zmieni stronę, zmieni znak, czyli będzie plus 4. No, otrzymamy tutaj dwójkę, widzisz, to jest ta współrzędna x2. Drugie równanie również pomnożymy przez 2 w celu likwidacji mianownika, czyli mamy 7 dodać y2 równa się 2. No i żeby obliczyć y2, no to jeszcze tę siódemkę przerzucimy na drugą stronę, zmienimy znak, ale najpierw dwójkę przepiszę, czyli 2 minus 7 to minus 5. No i widzimy, że jest to nasza odpowiedź. Tutaj mamy y2. Teraz zechcemy obliczyć długość odcinka AB. Aby obliczyć długość odcinka AB, możemy wyznaczyć to z twierdzenia Pitagorasa. Otóż patrząc na rysunek, dorysowujemy sobie taki trójkąt po kratkach łączący punkt A i B. Jest to trójkąt prostokątny. No i tutaj w naszym przypadku mamy 6 kratek w prawo i 12 kratek w dół. Liczysz te kratki, zauważasz, że tu jest kąt prosty. No i stwierdzenie Pitagorasa liczymy. Może tutaj z prawej strony mamy więcej miejsca, więc boki przy kącie prostym dodajemy z kwadratami. Równa się odcinek AB. Zapiszmy, że odcinek nasz, o tutaj może AB,
oznaczmy przez x, czyli będzie x do kwadratu. Na rysunku też oznaczmy x. No i podnosimy do kwadratu. 6 do kwadratu 36 dodać 144 równa się x kwadrat. Tutaj jak dodamy liczbę, mamy 180 równa się x kwadrat, więc może obróćmy, bo niektórzy wolą mieć x z lewej strony. OK, no i teraz kwadrat zamieniasz na pierwiastek z tej liczby, która jest po drugiej stronie. Czyli mamy pierwiastek ze 180. Niby to wynik, ale warto wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. W tym celu zrobię tak zwaną kreskę. Czyli 180, taka pionowa kreska, no i dzielimy 180 na 2, 90 podzielić na 2, 45. 45, co prawda dzieli się na 3, ale tu nie musimy pisać z prawej strony kreski po kolei liczby pierwsze, od najmniejszej do największej. Ja wolę tutaj sobie podzielić na 5 i to jest OK. 45 podzielić na 5, bo to jest liczba pierwsza, to jest 9. 9 podzielić się na 3, wynik to 3 i 3 podzielić na 3 to 1. I tu mam parkę z tych dwóch dwójek, otrzymuję dwójkę, z tych dwóch trójek otrzymuję jedną trójkę. No i te liczby 2 razy 3 wymnażam, to jest 6, no a ta liczba bez parki to jest nasz pierwiastek z 5. No i mógłbym już od razu wpisać tutaj odpowiedź. 6 pierwiastek z 5, tak? Jeżeli jesteś ze szkoły podstawowej, rób to stwierdzenia Pitagorasa. Jeżeli jesteś z liceum, możesz wykorzystać ten oto podany wzór albo też korzystasz z stwierdzenia Pitagorasa. Twój wybór.